No to Edek już teraz właśnie na temat tego koncertu. Koncertu, któremu promować twoja debiutancko-solowo płyta. Jest to koncert przełożony i tego nie boimy się powiedzieć, przełożony na 26 maja tego właśnie roku. No a za tobą prawie 6, dobrze liczę? 6 miesięcy? 6 miesięcy takiego przygotowania od momentu wydania płyty. Tak, i że się zbogaczy o 6 miesięcy doświadczeń zaś. Czy to znaczy, że ten scenariusz się jakoś nieco zmienił, bardziej dopracował, będzie czymś bardziej szło zaskoczyć tego widza? Ja myślę, że sam koncert będzie ciekawy, dlatego że ja już mam wszystko poukładane w głowie. Od samego początku, tak szczerze mówiąc. Teraz jest kwestia jakby poukładania tego, tylko już w rzeczywistość zamienić. Nie ma czego żałować. To, co się jakby nie odbyło, ma swoje plusy, dlatego że ten koncert poprowadzi Sebastian Mierzwa. I się bardzo, bardzo z tego cieszę, także jestem pewny, że ty dodasz dodatkowego takiego kolorytu temu wydarzeniu i to będzie dodatkowy jeszcze efekt tego właśnie koncertu. No, tak troszkę tajemnicze. Nie chcę zdradzić tutaj żadnego rąbka tajemnicy uchylić, Edek, ale scenariuszowo się coś zmieniło, coś doszło? Jak na razie ten koncert będzie, chcemy go tak zorganizować, żeby wyglądał tak, jak jużśmy go wcześniej wymyślili. Co w trakcie jeszcze się wymyśli i domyśli, to dopiero się okaże. Także wszystko najlepsze przed nami, ale powiem szczerze, no nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów jeszcze w tej chwili. Byłem w stanie zaryzykować, że to jest taki koncert trochę, którego jeszcze w takiej formie właściwie trochę nie było. Także... Brzmi ciekawie. To ino niech puentą tego pytania będzie to, że wy też musicie to zobaczyć. Moja nadzieja ułoży miłosny wiek. Koncert tyle, ja przynajmniej się zdążył dowiedzieć, że składać się będzie z dwóch części. W pierwszej części wystąpią twoi zaproszeni goście i teraz chciałbym, żebyś potwierdził: Tim Fabian, Harmonik, Zbyszek Lemański, Gabi Gold. Świetnie. Świetnie. Wszyscy są. Wszyscy są. I to oni na początek zaśpiewają, no a potem ty. Potem... I premierowo. Ile utworów? Potem będziemy występować razem, dlatego że ja z moim zespołem chcę oczywiście tutaj zaznaczyć, że występują ze mną i Patrycja, i Iwo. Zaśpiewamy i zagramy 10 utworów. Myślę, że to będą te wszystkie utwory, które państwo już po części znacie. Może jakieś nowości się też pojawią, bo nad tym już pracuję. Tak, żeby może jeszcze dołożyć i pokazać coś ciekawszego, coś nowego, żeby była jakaś nowość, żeby było coś, jakiś bonus dla tych, którzy się wybiorą na ten właśnie koncert. No na pewno będzie bonus, bo teraz o potwierdzenie oczywiście też chodzi, bo z tego co wiem, że do każdego biletu wstępu twoja płyta będzie gratis. Dokładnie tak. Każdemu, kto przyjdzie na koncert, zostanie taka płyta sprezentowana właśnie do biletu. No i rozumiem, że nie będzie trzeba namawiać do tego, żeby po koncercie na każdej z tych płyt autograf złożyć. To będzie dla mnie największa przyjemność. No to państwo już wiecie, jak spędzić majowy popołudnie. Tak, musicie po prostu być razem z nami. By w końcu mogła spełnić się, co tylko chcesz. Moja nadzieja, tak nazwa się twoje pierwsze solowe wydawnictwo. Ta płyta już jest na rynku od jakiegoś czasu, od tego też momentu cały czas promocja i wokół tej płyty się dzieje. Co jeszcze się dziać wokół tej płyty będzie prócz koncertu promocyjnego? Na pewno będą tworzyć się kolejne teledyski i te teledyski w tym roku na pewno pojawią się również na kanale Listy Śląskich Szlagierów, Szlagierowo.pl. Natomiast powiem szczerze, drodzy państwo, ja myślę, że w tym roku będziemy się mieli okazję częściej spotykać na koncertach, bo tych koncertów jest coraz więcej i po różnych miejscach w kraju na pewno tam nas się będziecie mogli spodziewać. Także ja zapraszam już w tej chwili, a dla mnie jest dopingiem też nagroda, którą otrzymałem. I ja obiecuję, że ten rok na pewno nie będzie mniej pracowity z mojej strony, także efektów możecie się spodziewać. Może będzie jeszcze bardziej pracowity, bo telefony zaczynają dzwonić, rozumiem? Tak, już zaczęły. No to dobrze, to ja cię trzymam za słowo, my się widzimy 26 maja, to jest bardzo ważna data, Państwo o tym pamiętacie, a moim i waszym gościem właśnie teraz był laureat debiutu 2023 roku LSS, czyli Edek Dworniczek. No, to co? A ja dziękuję za spotkanie. Ja również bardzo pięknie ci dziękuję. Państwa pozdrawiam serdecznie. A już Derowski roztomili przed wami. Propozycja Edka Dworniczka. Optymiści są weselsi. To pozycja numer 13 na płycie. Milczenie złotem, a ja wam powiem coś w skrytości. Są tacy wszędzie, co w pierwszym rzędzie, chcą dawać innym moc radości. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Gdy kwaśna mina twój dzień zaczyna, to nie daj się i ruszaj żwawo, bo zawsze możesz o każdej porze uśmiechnąć się, bo mamy prawo. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Ja też tak mam i cóż, nie zmienię się i już. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Są też zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Optymiści są weselsi, to powszechnie znana rzecz. Zawsze dowcipniejsi, czym przegonią troski precz. Optymiści są weselsi, o tym każdy dobrze wie. Są też zwykle pogodniejsi, czym uwodzą także mnie. Panie i panowie, czas i pora już troski na premiery. U nas i nowość. Piosenka na dobre dni w wykonaniu Ewy Czajki. Choć nie zawsze słońca blask pieści nasze dni, choć nie zawsze jest jak chcesz, tak zamyka drzwi. Chociaż nie wiesz jeszcze gdzie zaprowadzi los, świat odsłania wiele barw, które chce nam dać. Dobrych dni jest zawsze więcej. Kolejna szlagierowa propozycja i premiera to ballada Pierwsza miłość w wykonaniu Karpowicz Family. Nigdy w życiu tej miłości nie zapomnę. Była piękna i szalona, tak jak ty. Bicie serca, pocałunki nieprzytomne i to szczęście niepojęte, przeogromne. Każdy dzień i każdą chwilę chcę pamiętać. Niech powraca do mnie w każdym moim śnie. Nasza miłość tak gorąca i namiętna, zachowam ją na serca dnie. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić póki czas. Yeah. niech będzie dla nas zawsze najważniejsza. Cudownym skarbem los obdarzył nas ten czas. Wiem, że czasu, który minął, nie zawrócę. Los nie odda tego, co nam kiedyś dał. Tej miłości jednak z serca nie wyrzucę. Zachować ją bardzo bym chciał. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Przygasła, ale ciągle żyje w nas. Nieważne, czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ta miłość była pierwsza, najpiękniejsza. Tak kochać można w życiu tylko raz. Niech będzie dla nas zawsze najważniejsza. Skarbem los obdarzył nas. Nieważne, czyja wina była większa, spróbujmy ją ocalić, póki czas. Ten czas. Ostatnia szlagierowa nowość już teraz, panie i panowie. To utwór Siła w nas w wykonaniu kobiet na walizkach. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Obudźmy w naszych sercach życzliwości moc. Zazdrość i nienawiść schowajmy pod koc. Radością zarażajmy wszystkich wokół, bo uśmiech jak bumerang zna powrotny lot. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy teraz się. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Już nigdy więcej nie myśl, że zostałeś sam. Na wszystkie Twe problemy ja odpowiedź znam. Pomocną dłoń wyciąga mnie od trądu. Ze mną już od dziś się tylko głośno śmiej. Otwórzmy serca, wyciągnijmy dłonie. Jest ta siła w nas, razem dziś uratujemy świat. Jest ta siła w nas, razem dosięgniemy jasnych gwiazd. Jest ta siła w nas, razem zjednoczymy teraz się. Jest ta siła w nas, razem naprawimy to, co złe. Na te szlagierowe nowości możecie już głosować. Styknie znosi się playlista Szlagier Top 10 2024 Propozycja właśnie tutaj na naszym YouTube'owym kanale. Pamiętajcie o tym, że statystyki pobieramy z tygodniowej oglądalności teledysków i no, albo powiem po polsku, tylko i wyłącznie z wyżej wymienionej playlisty. Subskrybenci grupy LSS Szlagierowo.pl w głosowaniu na listę w terminie do 4 marca oddali 485 głosów. Pozycja numer 1 w dalszym ciągu utrzymuje szlagier Lava Arcady Band. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. To jak, Rostomili, są żeście ciekawi notowania i finału 800+30? W tym podsumowaniu aż 6 szlagierów zaliczo spadek, 3 szlagiery idą troszkę wyżej jak tydzień temu, a 1 szlagier wygodnie na swoim miejscu sprzed tygodnia. To zaczynamy. Zaczynamy od spadku tutaj Kafy Latte, czyli duo Aneta i Norbert. We Andrzeju na bufeju stoi szolka bąka feju. Bardzo chciałem napić się kafeju z Katarzyną, ale ona cały tydzień leży pod pierzyną. Bez to prosił żegna kafejru, bo Magdalena z Magdą chyba jakiś fajny romans się zaczyna. Małą czarną co sobota pijamy no z Basią. Tak se myślam, bo czasami mylam Basia z Asią. Więc samemu z filiżanką to je bardzo nudnie. Ja tam wola z koleżanką pić kafej w południe. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Kafej latte tyż ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana. Zaklaujuszy się na cappuccino, ale ten warunki swoje stawiać mi zaczynał. Więc regularnie we kawiarni trefia się z Leonem. Chyba, że już mam terminy wszystkie nałożone. Arturowi zaparzyła po turecku kawa. Z tym Arturem to jest zawsze przefajną zabawa. Jak widzicie, na tym świecie ciężko pić samemu, nawet jeśli to by była kawa z erefenu. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Kafej latte tyż ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana. Hej Tereso, wpadnij do mnie na espresso. Propozycja jest kusząca, marzam o tym od miesiąca. Hej Marianna, skuś się na Amerykana. Kafej latte tyż ci mogę zrobić z rana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana. Ja ci powiem, kafej z rana jak śmietana. O ja! Na 9 mamy też spadek, a przy okazji mamy też dzisiejszego gościa. Laureat debiutu 2023 roku Edek Dworniczek, Odyseja do gwiazd. wiecznie. Ten blask jak brzask, to jest odyseja do gwiazd. Ze mną chodź, przestań się bać, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Bez dat nasz świat, to jest odyseja do gwiazd. Ze mną chodź, przestań się bać, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, ze mną chodź, przestań się bać, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd.